Dobry wieczór Państwu. Możemy zacząć wieczór dosyć inny niż wszystkie. 1 listopada o 9 rano zmarła Iza Galicka, Roninka od początku. Miała 88 lat i miała taką armię przyjaciół, której należałoby każdemu z nas życzyć. I taki pierwszy mały oddział stoi tutaj. Mam nadzieję, że kamery to pokażą, bo to się rzadko zdarza, żeby mieć taki orszak. Jeszcze nie znamy daty pogrzebu. Wiemy, że na pewno będzie to pogrzeb państwowy na powązkach wojskowych. Może w sobotę, ale podobno jutro będziemy to wiedzieć. Wszystkich Roninów zapraszamy. A teraz chcielibyśmy się pomodlić za jej duszę. Kto z Was poprowadzi? Majka? Antek? No ktoś musi. Ja to jestem beznadziejny w tych sprawach. A jest Paweł? To chodź, Pawle. Po to mamy teologa, jak już nie mamy księdza. Znaczy mamy dużo księży, ale nie tu. Tak, tak, ale ja nie jestem świeckim teologiem wyzwolonym. Nie, nie. Szkoda, że nie ma żadnego kapłana z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na początku jedno krótkie słowo. Ja słabo znałem panią Izę, ale w mojej pamięci ona zostanie jako jedna z najcichszych osób w pierwszych rzędach. Długoletni Ronin, który bardzo rzadko zabierał głos, ale zawsze sensownie. Bardzo mi będzie brakowało jej spokoju, jej mądrości i wyczucia estetycznego. Jej miłości do ludzi, która zresztą owocuje, jak widać, tutaj tylko częścią zebranych. Miała znacznie szersze, z tego co wiem, grono przyjaciół, znajomych, powierników. Panie Boże, prosimy Cię, przyjmij do swojego domu Izabelę, którą powołałeś w tak szczególnym dniu. Dla mnie to znak, myślę, że dla nas wszystkich to znak, że ją powołałeś do tej wspólnoty wszystkich świętych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczny odpoczynek raczej dać, Panie. Niechaj odpoczywa w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz bym poprosił tych przyjaciół, którzy by chcieli coś powiedzieć o Izie. Myślę, że i na to Iza zasługuje, i nasi widzowie i członkowie klubu. Można zacząć. Ja byłam przyjaciółką Izy, ale na tej sali są także ci, którzy znali ją dużo dłużej ode mnie, także bardzo proszę o zgłaszanie się. Wiem, że tutaj są jej przyjaciele, którzy ją znali przez długie, długie dekady. Pamiętali jeszcze, jak była młoda, jak inwentaryzowała zabytki Mazowsza. Potem te osoby na pewno pracowały z nią, spotykały się towarzysko, także ja oddaję głos tym, którzy znali ją najdłużej. Ja
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ludwika Borowska-Szymborska i poznałam Izę w momencie tworzenia Stowarzyszenia Polska jest najważniejsza. I właśnie Iza była takim filarem tego powoływanego stowarzyszenia. I była z nami na wszystkich zebraniach. Była bardzo konsekwentna, bardzo pracowita, bardzo taka aktywna, jak na swoje możliwości. Przecież nie zawsze się czuła dobrze. I muszę przyznać, że ujmowała mnie takim ogromną kulturą osobistą, bo to dzisiaj też jest wielka rzadkość. A Izabela miała tą kulturę taką właśnie z dobrych fundamentów i też takim swoim poczuciem humoru, dystansem do siebie, ogromnym spokojem wewnętrznym. No miałam mnóstwo takich cech, z którym się wszyscy dobrze czuli i myślę, że to bardzo jest charakterystyczne dla Izy. Miałam też z nią parę takich bardzo osobistych rozmów na temat wiary, na temat relacji i przyznam się, że że można było się wiele od Izy nauczyć. Nazywam się Marcin Adamczewski i jestem tak naprawdę, pisaliśmy razem mój dyplom, pracę magisterską i z Izą Kalicką. Miałem taką przygodę, że tą pracę magisterską pisaliśmy razem 3 lata. I to nie do końca była moja wina, tak z tej perspektywy mogę powiedzieć, bo każde nasze spotkanie było tak owocne i zawsze schodziło, oprócz super merytorycznej korekty, zawsze schodziło na inne długie tory i zawsze otwierało zupełnie inne horyzonty i zawsze inspirowało mnie, żeby coś zmieniać, żeby coś dodać, albo żeby zaryzykować jakąś inną tezę. Praca magisterska była o świetle u Caravaggia, a oczywiście skończyła się, to było na początku, a oczywiście skończyła się, że była o świetle u El Greca. Brawo, Iza. A ostatni taki dłuższy epizod, który mieliśmy z Izą, to było w 2016 roku, kiedy zostałem dyrektorem Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie i kiedy po pół roku okazało się, że jest wola archidiecezji warszawskiej, żeby uporządkować Galerię Porczyńskich. I 2 lata temu już rozmawialiśmy na ten temat, żeby się temu przyjrzeć, a tak naprawdę liczyłem na jej oko, żeby obejrzała te wszystkie obrazy. No i jest za późno, dlatego że Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego ma oddział Galerii Porczyńskich od 17 października. I to jest ten czas, kiedy będzie mi bardzo jej brakowało, dlatego że ona jest cały czas na listach takich, które mamy wewnętrznych jako podstawowy ekspert do oglądania tych obrazów. I tutaj będę odczuwał wielki brak i wsparcia. Ja pierwszy raz spotkałem Izę przelotnie w roku 80. i pod wpływem tego spotkania pojechałem do Budapesztu obejrzeć El Greca w Muzeum Budapeszteńskim. Głowa mężczyzny, to prawdopodobnie Święty Paweł. A później ją spotkałem tutaj w Roninie. I muszę powiedzieć, że to była jest osobowość, która głęboko wpłynęła na moje patrzenie na przeszłość. Mimo, że jakby to powiedzieć, moim zawodem jest przeszłość,
Ale jednak to, jak ona mówiła o sztuce i siłą rzeczy sztuce z przeszłości, uzmysłowiło mi, że nie można oddzielić historii sztuki od historii powszechnej, że to jedno z drugim się zdecydowanie łączy, miesza i tak naprawdę nas kształtuje, bo przecież przez obrazy, przez to, co widzimy, jesteśmy świadomi rzeczywistości, większości z nas. No a oczywiście rodzinnie także jakoś ten związek jest, no bo El Greco był odkryty w diecezji mojego dziada stryjecznego, biskupa Ignacego Świrskiego, już w tej chwili sługi Bożego, więc siłą rzeczy jakaś ta bliskość była i zresztą poprosiłem Izę o wypowiedź na ten temat, gdy robiłem film o stryju i może będzie kiedyś okazja tutaj Państwu ten film pokazać. Także tam jest ta piękna wypowiedź i cały szarm i błyskotliwość i wdzięk, ale także powaga Izy w tym krótkim bądź co bądź fragmencie jest oddana. Dziękuję bardzo. Przypomniałam się, chciałam coś powiedzieć jednak, bo Izę znam pewnie ze stanu wojennego. Jeszcze się tam mijałyśmy i teraz cały czas u mnie telefon dzwoni i ludzie mówią, że do mnie dzwonią i mówią, że dziękują, że poznali Izę u mnie na przykład. Że spotkanie z Izą było wielkim szczęściem, wielką przygodą. Iza poznała bohatera filmu mojego, który Państwo tu oglądaliście, Irka Roleskiego, malarza, który kopiuje Bitwę pod Grunwaldem. Jest chłopcem, no takim, powiedzmy, no samotnym w ten sposób można powiedzieć. Iza, ja nie mogę powiedzieć, że Irek do niej przylgnął, bo przylgnął do niej natychmiast. A Iza do niego, tak jakby się znaleźli, mimo że on ma ile, 24 lata, Irek, pomagali sobie. I ja o tym nawet nie wiedziałam. Irek mieszkał u mnie akurat i wstał o 5:00. Ja tego nie widziałam, potem wróciłem, jak gdzieś ty był. A on poszedł, bo koło nas jest stacja krwiodawstwa. W dniu, kiedy Iza miała mieć operację, i poszedł tam się zarejestrować, bo to trzeba tam stanąć rano, oddał krew. I pojechał do Izy, do szpitala Bielańskiego. Wcale nie wrócił tam na śniadanie i był z nią w dniu operacji. I dzisiaj nie przyszedł, bo daleko nie zdążył dojechać, ale ciągle powtarza, że to jest szczęście, że on pojechał do tego szpitala, że to było w dniu operacji. I mówił, jaka Iza była pełna nadziei, pełna optymizmu. Także on wrócił po tej wizycie u niej z taką wielką nadzieją i wrócił spokojny. No teraz ja powiem, że trudno, ale co chciałam powiedzieć, właśnie to, że ludzie dzwonią do mnie, żeby powiedzieć, że spotkanie z Izą było dla nich nieprawdopodobnie ważne. To, że ją gdzieś tam znaleźli, czy akurat u mnie, czy przy okazji. Dla każdego z nas była człowiekiem ważnym i dla każdego z nas, tak jak nawet Państwa słucham, to był bliski człowiek, po prostu bliski. Także ona umiała kochać, po prostu. I do końca cieszyła się z tego i taka wielka szkoła, jak tak myślę cały czas, że to jej choroba to była dla nas taka wielka lekcja. Takiej miłości, zachwytu nad światem, zachwytu nad każdym z nas, jakimś tam biednym robaczkiem. No, wielka lekcja, tak myślę. Ja myślę, że to rzeczywiście kolejność powinna być jednak taka, że ci, którzy dłużej z Izą mieli szansę być, powinni zająć głos. Ja potem też powiem parę słów, ale ja jestem krótko dystansowcem w porównaniu na przykład z panią Hanią Macierewicz, która tyle zrobiła dla Izy. Uważam, że znam ją bardzo intensywnie i właściwie przez cały czas mój mąż znał Izę dużo dłużej i mam do niego pretensje o to i przez cały czas mówię, gdzie ty ją ukrywałeś? Dlatego, że
tak się złożyło, taki zbieg okoliczności, że ja poznałam Izę pewnie rok temu, może półtora. Piękny człowiek i to, co pani mówiła, że wszyscy byli ważni dla Izy i każdy czuł, że zajmuje jakieś miejsce w jej sercu i to jest wspaniałe. I ta lekcja, jak żyć i jak umierać. I właściwie już więcej nic nie mogę powiedzieć. Ja znam Izę kilka lat. Poznałyśmy się w Roninie. Iza była osobowością magiczną. Szczególnie dla mnie była tak krzepiąca w czasach rządów Platformy, w czasach, kiedy ja byłam święcie przekonana, że nigdy się nic nie zmieni. Dzwoniłam do Izy z jakichś bezdroży, jeżdżąc konno, idąc gdzieś przez pola z psami, w takiej pełnej beznadziei i ona była cudowna, bo ona mówiła, ale zobaczysz, że będzie dobrze. Naprawdę się nie martw. Zresztą w ostatniej naszej rozmowie, dwa dni przed jej operacją, też powiedziała, nie martw się, będzie dobrze. Ten ogromne ciepło, ogromny optymizm i taka dziecięca ufność, którą ona nas ogrzewała. Brzmi to trochę histerycznie, patetycznie, ale ona była naprawdę magiczna. Była dla nas wszystkich i rzeczywiście ona nas kochała, to się tak rzadko dzisiaj zdarza. Pani Iza, jak wchodziłem tutaj do Ronina, zwykła mówić, jak mnie zobaczyła, a Daśku kochany, niechaj cię uścisnę. No i właśnie takie przeświadczenie miałem, że panią Izę poznałem w 2011 roku. To był taki dosyć ciężki okres dla mnie, bo straciłem mamę. No i opowiadałem jej, tak już poznawaliśmy się tak stopniowo, ale powiedziała tak: dziecko, jesteś jeszcze taki młody, życie przed tobą, musisz trwać, musisz wierzyć, że sobie poradzisz. No i tak zawsze, jak byłem smutny, to zawsze mnie tak objęła ramieniem jak syna i tak naprawdę no bardzo mi jej brak, tak samo jak odczuwam brak świętej pamięci cioci druhny Hanny Szczepanowskiej. To były dwie osoby dla mnie bardzo, bardzo bliskie. No, ciocia Hania no, najbliższa, ale pani Iza też. I właśnie zapamiętam ją taką, że jak ona mówi: nie poddawaj się, walcz, zawsze sobie poradzisz w życiu, nie można się załamywać. I właśnie jakby zachęcała mnie do przełamywania pewnych barier, które mnie otaczały, bo po prostu jestem osobą niepełnosprawną. Mówi tak: jesteś takim pięknym człowiekiem, że sobie zawsze poradzisz, uwierz w to. Na koniec taką nadzieję wtłaczała w człowieka, że po prostu ten człowiek, z którym ona rozmawiała i mówiła te słowa, no nie może się nie zmienić. Zawsze się zmienia. Zawsze się ten człowiek zmieniał i ona zmieniała życie ludzi. Też można tak powiedzieć. Dziękuję. Jerzy Rok. Ja panią Izę poznałem dzięki naszej wspólnej przyjaciółce Marysi Kozłowskiej-Sobczyk. A wiadomo, że przyjaciele naszych przyjaciół są i naszymi przyjaciółmi. I tak odbierałem od pierwszego dnia, od pierwszej chwili poznania panią Izę. Tak po czasie zastanawiałem się, w czym pani Iza przypomina mi moją mamę, dlatego w świętej pamięci. Dlatego, że fizycznie nie była podobna, ale później przypomniałem sobie, że było to dobroć i uśmiech. I ten uśmiech
pozostanie mi na długo. Dziękuję. Tak strasznie trudno jest mówić o Izie w czasie przeszłym. Jak większość z was wiecie, Iza była nie tylko historykiem sztuki, ale i taternikiem. Ja Izę poznałam właśnie od tej strony. Okazało się, że ona się wspinała z moim stryjem długie lata, do momentu, kiedy stryj nie zginął w lawinie, która zeszła z Mięguszowieckiego. I to spotkanie z Izą było dla mnie niezwykłe, dlatego że ja nie miałam okazji stryja poznać, bo byłam dwuletnią dziewczynką, kiedy to się stała ta tragedia, ale Iza przekazała mi niezwykłą ilość wiadomości, wiedzy i informacji na temat mojego stryja i w ogóle na temat wspinaczki i Tatr, które kochała. Więc to były niezwykłe rozmowy i pełne takich emocji i bardzo rodzinne przez właśnie tą jej więź liną z moim stryjem. Świetnie znała moich dziadków. Jeszcze ostatnio wspominała ich poznańskie mieszkanie. No i tak się stało, że właśnie w piątek rano jechałam z Tomkiem pociągiem do Poznania na grób właśnie Tadeusza, tak zwanego Bemola. I ta wiadomość dotarła o Izie w tym momencie. Strasznie, strasznie będzie brakować jej. Dziękuję. Jeśli mogę dodać coś do opowieści o Izie, to są magiczne dnie spędzane z nią przy herbacie, kiedy, załóżmy, spotkaliśmy się w południe i ni stąd ni zowąd robił się wieczór, słuchając jej opowieści, które były przepiękną, barwną historią Polski. I to było bardzo bajkowe. Dziękuję. Pytałam teraz Józka, od jak dawna istnieje klub Ronina? Powiedział mi 2-7. Moja córka mówi, nie mówi się 2-7, 2K7, jeżeli już, albo 0-7. I mniej więcej to był rok, kiedy poznałam Izę Galicką. Bo Iza była od początku chyba klubu Ronina, przyjeżdżała zawsze z Olgą Johan i z jej mężem. Ja Olgę znałam, bardzo lubiłam i Iza zawsze była obok. Ja nie bardzo miałam śmiałość tak zaczepiać, zaznajamiać się i tak się mijałyśmy w tym klubie Ronina. Zawsze była bardzo sympatyczna, zawsze to było ciepłe, ale głównie gadałam z Olgą, a Iza była obok. I potem słyszałam oczywiście o Izie Galickiej, która miała takiego wspaniałego ojca, bo był robiony film, Magda Gawin robiła film. Coś słyszałam, Iza gdzieś była obok. I w pewnym momencie pomyślałam sobie, że ja muszę jej zapoznać. I byłam u Magdy na urodzinach, imieninach twoich na Żoliborzu. Iza sobie siedziała i oczywiście otoczona tłumem wielbicieli i wielbicielek. I ja sobie myślałam, no to ja teraz z tą Izą się nagadam. I tak usiadłam i zaczęłyśmy rozmawiać. I już wiedziałam, że nie da się bez niej funkcjonować. To znaczy bez częstego kontaktu z Izą, rozmów, telefonów, spotkań, wypraw również, nie da się funkcjonować po prostu. I z Izą było często tak, że widziałyśmy się gdzieś na jakimś spotkaniu, jakiejś premierze, jakimś bankiecie, jakimś towarzyskim spotkaniu, czy jakiejś debacie, bo przecież Iza garnęła się, była wszędzie, gdzie były ważne rzeczy, dla Polski ważne rzeczy. W tych debatach ostatnich lat tam była Iza, czy w Trybunale Konstytucyjnym, w dyskusjach, czy w Klubie Ronina, czy w Salonie Kobiet Prawicowych, prawda? Ja tam akurat nie zawędrowałam, ale było... Wiem, że Iza była.
tam wszędzie, gdzie były rzeczy istotne. Z Kolimów przecież stworzyła dla młodego pokolenia, dla młodych przyszłych, mam nadzieję, ministrów, premierów, prezydentów, świetną szkołę obywatelską, świetną szkołę pracy dla państwa. I od jakichś 3 lat byłyśmy dość blisko. Zabierałam ją do Kalisza, do mojego okręgu wyborczego, z którego przez te ostatnie 4 lata byłam posłem. Rzadko miałam okazję pochwalić się, że ja coś tam robię. Bo zazwyczaj jak jestem w jakichś dyskusjach, debatach, no to jest dyskusja polityczna dotycząca jakichś spraw ogólnopolskich. A tak, żeby powiedzieć, że w Kaliszu na przykład odkryto fresk z XIII wieku, świętego Krzysztofa, 6 metrów wysoki, to ja nie miałam komu opowiedzieć, więc zabierałam Izę. I zabierałam Izę na wyprawę do Kalisza i pokazywałam jej, patrz, chodź, zobaczymy, co nowego u franciszkanów, bo Ministerstwo Kultury znów udało się, przekazało pieniądze na odnowienie, na wyremontowanie, a zobacz, chodź, kościół jezuitów, patrz, mamy nowe freski. I za wszędzie chodziła, oglądała, wyceniała natychmiast, jaki to jest, dokładnie prawie, że z datą roczną. Na jednej z wypraw była Kasia Kowalska, autorka książki o Izie, byłyśmy tam razem. To było w marcu tego roku. W marcu sprawdziłam na Facebooku, bo wrzucałam zdjęcia, jak oglądałyśmy kościół jezuicki, oglądałyśmy u franciszkanów właśnie ten fresk świętego Krzysztofa, na który jeszcze będę chciała wydębić pieniądze, znaczy nie ja, tylko Kalisz, żeby go odnowić. Natomiast Iza była niesłychanie skrupulatna, taka dokładna w tym, jak ważna jest historia, jak ważna jest wiedza o niej. Co jest co? Kto zrobił tę rzeźbę? Kto zrobił ten obraz? Z jakiego roku? Z jakiej epoki? I że to trzeba zapisać, zachować, wiedzieć, pamiętać, bo to nasze dziedzictwo. Nie używała takich słów. Pamiętać, bo to nasze dziedzictwo. Ale robiła to. I na tych wyprawach w Kaliszu myśmy miały wielką lekcję historii sztuki na konkretnych obiektach, konkretnych rzeczach. Pomijam fakt, że na przykład była świetną publicznością, gdy składałam kwiaty pod tablicą w Opatówku w rocznicę powstania styczniowego, bo w styczniu też tam byłyśmy i zarazem ze mną mi towarzyszyła, bo Iza była osobą, która się dawała namówić na bardzo różne wyprawy i po prostu w nich uczestniczyła całą sobą. Więc składałyśmy razem kwiaty pod tablicą w Opatówku, upamiętniającą powstanie styczniowe. I pamiętam też, że to była kobieta, która czerpała z życia pełną garścią i umiała się nim cieszyć. Umiała imprezować. Wiecie dobrze o tym. Wszyscy, którzy ją długo znają. Tutaj nie ma Magdy Piejko, ale zapytałam Magdę, jak ona poznała Izę. No wiesz, no była jakaś druga w nocy. Zapytałam Izę, czy nie chce już jechać do domu. A Iza mówi, nie no, możesz skoczyć po wódkę. To była fajna kobieta, jak wracałyśmy chyba. Nie wiem, Kasia, czy to było z tobą, jak wracałyśmy w marcu i za nam śpiewała? Na stowarzyszeniu, na wyjazdach Stowarzyszenia Historyków Sztuki układały pioseneczki i śpiewała to w samochodzie. I śpiewała to w samochodzie. Z godzinę nam śpiewała, słuchajcie. Wracałyśmy z Kalisza, już zmęczona, bo już zawiozłam ją i pod Kalisz, do kościelnej wsi, bo tam portyk romański, wiecie, z XII wieku odkryty jest dzięki tym renowacjom. Więc Iza to wszystko oglądała i ksiądz proboszcz pokazywał. Była zachwycona i on był nią zachwycony, bo no tak, to była piękna rozmowa nie tylko o tych aniołkach na suficie, właśnie romańskich, nie wiem, no, XII-XIII wiek, tak są datowane, ale to była rozmowa w ogóle o pięknie, o Bogu, o sztuce, o wszystkim naraz, w kilku słowach, w kilku zdaniach. Ja nie przyjęłam do wiadomości, że ona odeszła i cały czas planowałyśmy kolejną wyprawę, obiecywałyśmy sobie, że pojedziemy teraz, bo zmieniłam okręg, do Łęczycy, do Sieradza. No trzeba by zobaczyć Łowicz. O tym rozmawiałyśmy. Ja
ja poznałam Izę w 2011 roku, kiedy rzeczywiście powstał Klub Polityczny Kobiet, to się tak nazywało, i założyła go obecna tutaj Bogusia Radziwon. I spotykałyśmy się, żeby po prostu porozmawiać, żeby stworzyć też jakąś alternatywę dla współczesnego feminizmu, dlatego że wszystkie panie, które tam pojawiały się, były aktywne w życiu publicznym, wszystkie miały za sobą jakieś mniejsze bądź większe osiągnięcia i wszystkie były przekonane, że jesteśmy niereprezentowane. I tak nam się wydawało, że w zasadzie ten Klub Polityczny Kobiet to jest po prostu po nic, a dzisiaj z tego klubu politycznego jest kilku wiceministrów, dyrektorów i my się naprawdę wszystkie poznałyśmy tam. Także jeszcze raz, Bogusiu, bardzo ci dziękuję za możliwość spotkania wszystkich osób. Jedną z osób, które właśnie poznałam, była Iza Galicka, ale ta historia spotkania z Izą była jeszcze bardziej zapętlona i dziwna. Dlatego, że pisząc pracę doktorską, słyszałam, że gdzieś żyje w Polsce córka doktora Mikulskiego, lekarza polskiego, który po prostu odmówił Niemcom wydania swoich chorych na śmierć, nie wyznaczył listy chorych do eksterminacji, popełnił samobójstwo. I słyszałam, że on był właśnie pierwowzorem bohatera książki Lema Szpital Przemienienia. I w trakcie pisania tego doktoratu, proszę Państwa, ja szukałam Izy po całej Polsce. Obdzwoniłam wszystkie możliwe szpitale psychiatryczne. Rozmawiałam z lekarzami, którzy dzisiaj pracują w szpitalach, którzy już przestali pracować. Z rozmaitymi ludźmi, żeby pomogli mi dotrzeć do tej córki. Ja mieszkam na Żoliborzu. No i proszę Państwa, nie znalazłam jej. Nie znalazłam jej właśnie... Wychodząc z takiego wykładu na salonie politycznym kobiet, zauważyłam jedną ze słuchaczek, stała, pamiętam, przed takim tym aparatem do kupowania biletów i nie miała drobnych. Ja jej te drobne jakoś podsunęłam, potem żeśmy wracały razem wspólnie na Żoliborz i prowadziłyśmy rozmowę i w trakcie tej rozmowy po prostu nastąpiło rozpoznanie. Znaczy ja w niej rozpoznałam córkę Karola Mikulskiego i to jest prawda i myśmy się w taki sposób właśnie poznały i potem powstał film. Film nakręciła Amelka Łukasiek i pamiętam, kosztował on początkowo 5000 zł, a potem jeszcze udało mi się załatwić drugie 5000. Więc wszyscy pracowaliśmy za darmo. Film jest w 3 językach obcych, jest oczywiście bardzo skromny, to jest po prostu wywiad z Izą, ale jest do dzisiaj pokazywany w Oxford Brookes University, tam gdzie uczy się na temat, tam gdzie jest taka cała katedra poświęcona takiemu stykowi historii, biologii, nauk medycznych. I w taki sposób poznałam Izę, więc było to, był to niezwykły przypadek. Właśnie, Iza była też osobą, która nauczyła mnie, że przypadki są tylko w gramatyce, że to właśnie była opatrzność. Nauczyła mnie jeszcze wielu innych rzeczy. Iza miała w sobie światło i tym światłem naprawdę to światło promieniało na inne osoby, miała znakomity styl. Mówi się, że styl to człowiek, a ona właśnie miała świetny styl. Była ona w jakiś dziwny sposób w tych najcięższych latach przeniosła prawdziwy etos inteligencji polskiej, bo była inteligentką, miała także ziemiańskie korzenie i inteligenckie. Znała, o ile pamiętam, 6 języków obcych. Świetnie mówiła po niemiecku i po francusku, bo tego języka nauczyła się w dzieciństwie. Wychowywały ją francuskie i niemieckie niańki, więc i guwernantki, więc te języki znała najszybciej, ale też na przykład znała język węgierski, którym posługiwała się bardzo, bardzo biegle. Była taką osobą, która odcisnęła także i na mnie bardzo duży wpływ. Ona miała taki dar przyciągania do siebie ludzi, zarażania swoim optymizmem i była człowiekiem głęboko dobrym. Tylko że jak mówimy o dobru albo o dobrym człowieku, to bardzo często to dobro nam się kojarzy z brakiem charakteru, z nawet z jakimś konformizmem albo z takim odsunięciem się od świata i takim wycofaniem się. Otóż Iza była dokładnie zaprzeczeniem. Znaczy, Iza była aniołem, ale takim aniołem raczej z mieczem i starczą. Ona miała bardzo zdecydowany charakter. W pewien sposób ona była taką osobą, która naprawdę broniła wartości konradowskich. Ona w nie bardzo wierzyła,
ale też potrafiła znać i przyjaźnić się z wieloma osobami, które nie podzielały jej poglądów. Zwykle było tak, że te drogi się w jakimś tam etapie życia rozstawały. Iza też świetnie znała Krystynę Zachwatowicz, znała Annę i Janusza Żarnowskich. To są osoby o zupełnie innych poglądach politycznych, natomiast zawsze potrafiła o nich powiedzieć coś dobrego, bo taka Iza była. To znaczy ona autentycznie wyciągała z ludzi dobro. Mam wrażenie, że... Czy ja się nie spodziewałam jej śmierci. 3 tygodnie temu na wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego odznaczyłam ją złotym medalem Gloria Artis. Wiedziałam, że jest źle, ale biorąc pod uwagę, jak wyglądała, jak się czuła, jak mówiła, jeszcze ostatnie spotkanie w Pałacu Prezydenckim, które miało miejsce 2 tygodnie temu, podczas tego spotkania ona mnie tak odciągnęła za łokieć i powiedziała: wiesz, ja się świetnie czuję, mnie nic nie boli. I mówiła mi, że się czuje dobrze, że jest szczęśliwa. Na koniec powiedziała mi, żebym pamiętała, że w życiu najważniejsza jest przyjaźń, dlatego że miłość może wygasnąć, a przyjaźń nie. I sądzę, że ona była dla wielu osób bardzo, bardzo ważna. Dużo, wydaje mi się, że teraz możemy sobie z tego zdać sprawę, jak jej nie ma. I też cieszę się z tego ogromnie, dlatego że ona też miała duży wpływ na to, co zrobiłam i dała mi do tego pewną motywację. I chciałam Państwu tylko jeszcze wszystkich zapewnić, że Iza będzie miała państwowy pogrzeb, będzie pochowana na wojskowych powązkach. Tak jak Józek powiedział, będziemy mniej więcej już jutro wiedzieć, kiedy będzie data tego pogrzebu. A od roku Instytut Pileckiego i pani Kasia Kowalska, która była taką najbliższą osobą przez ostatnie 2 lata, która napisała piękną książkę o odkryciu El Greco, przygotowuje film dokumentalny o Izie i film będzie gotowy na wiosnę. Cieszę się, że jestem tego pewna, że Iza nie odeszła, to znaczy, że z niej będziemy czerpać siłę, inspirację, że zostaną po niej te wspaniałe odkrycia, ale także, że będzie ten film dokumentalny, że powstanie też książka biograficzna, która również się pisze. I chciałam jeszcze bardzo, bardzo podziękować tutaj obecnym paniom, które bardzo pomagały, czuwały przy Izie. Bo to jest prawda, znaczy, to jest najlepszym potwierdzeniem tej dewizy Izy, że przyjaźń w życiu jest najważniejsza. Kasia. Ciężko będzie cokolwiek powiedzieć, ale rzeczywiście to były 2 lata. Izę poznałam 3 lata temu, ponad 3 lata temu, dlatego że wpadł mi jej numer telefonu przy okazji tematu o konserwacji obrazu El Greca, kiedy pracowałam w Panoramie w Telewizji Polskiej. Przygotowywałam taki materiał newsowy na temat tego, że obraz jest w konserwacji. I kolega podszedł i powiedział, że ma numer do Izy Galickiej, może chciałabym porozmawiać. Ja sobie pomyślałam, że ta epoka jest tak odległa, że właściwie to jest niemożliwe, żeby tacy ludzie jeszcze byli. Ale okazało się, że Iza jest i jest w fantastycznej formie i zaprosiła mnie od razu do siebie do domu. I rzeczywiście iskra zaskoczyła od razu i pojawiły się później kolejne reportaże. Natomiast w trakcie pracy nad książką o obrazie El Greca, wyławianiu kolejnych elementów tej bardzo złożonej historii, Iza oczywiście przemycała historie swoje rodzinne, różne przypadki, wypadki, niewypadki, spotkań z ciekawymi ludźmi. I właściwie ja się w pewnym momencie zorientowałam, że ona jest bardzo mocno uwikłana w historię Polski. Urodzona w 1931 roku, wychowana w duchu międzywojennym, wychowana na świetnych książkach, których dzisiaj nawet nie możemy przeczytać, bo nie są już wydawane, wznawiane, z pięknymi wartościami. W wieku chyba 5 lat nauczyła się czytać, w wieku 7 lat mówiła w 2 językach obcych. I to wszystko wynosiła z domu. Oczywiście uczyła się gry na pianinie, bo to była tradycja rodzinna. I w którymś momencie rzeczywiście, kiedy książka o odkryciu El Greca, obrazu El Greca powstała, przyszłyśmy do Ministerstwa Kultury, do pani minister, żeby się pochwalić, zaprosić na premierę. I pojawił się wtedy pomysł, żeby Iza napisała swoją autobiografię, na co ona się zgodziła. Po czym, jak wyszłyśmy z tego spotkania, wsiadłyśmy do samochodu i zapowiedziała: Kasiu, ja nie napiszę tej autobiografii. No mówię, to dlaczego się zgodziłaś?
bo ty ją napiszesz. I to było... Iza na pewno nie czuła wtedy jeszcze, że traci siłę. To nie było tak. Nie wiedziała, że jest ciężko chora. Ale Iza chciała, żeby jej biografia była maksymalnie obiektywna, na tyle oczywiście, na ile to jest możliwe, bo ona w ogromnej mierze będzie opierała się po prostu na wspomnieniach Izy Galickiej, bo jej będzie dotyczyła. Ale Izie zależało na tym, żeby odsiać to, co jest mało istotne, dlatego że dla niej wszystko było istotne. Każdy człowiek, którego spotkała na swojej drodze, każdy został opisany, odnotowany w dzienniczkach, których są stosy po prostu i bardzo trudno przez nie było nam razem przebrnąć. Teraz będę musiała to robić sama, ale na szczęście Iza miała mordercze tempo pracy. To są, nie wiem, czy to jest przez lata wypracowane, czy ona po prostu miała tak od samego początku, ale rzeczywiście narzuciła mordercze tempo pracy i my no, pracowałyśmy, bardzo dużo informacji po prostu przekazywała, chociaż wiedziała, że nie jestem w stanie tego przerobić, opisać od razu, to i tak nagrywałyśmy każde nasze spotkanie na dyktafon, żeby po prostu to się zachowało i żebym mogła na tym pracować, kiedy już jej nie będzie, bo w którymś momencie poczuła, że może nie zdążyć na zakończenie tej książki i zostawiła mnie właśnie z tym ogromnym materiałem, który będzie miał swój finał w książce, bo ta książka oczywiście powstanie i będzie... Będzie podsumowaniem, mam nadzieję, jej pięknego życia. I film, tak. Zresztą osoba, która stoi po mojej lewej stronie, Irek Królewski, o którym który dojechał i o którym Maria Dłużewska tak pięknie opowiadała. Ja oczywiście Irka poznałam przez Izę, bo nie mogło być inaczej. I kiedy w ogóle pojawił się pomysł, że może powstać film dokumentalny o obrazie El Greca, ja sobie pomyślałam, że fajnie byłoby mieć w nim takie wstawki fabularne i dobrze byłoby do takich wstawek fabularnych zrobić kopię obrazu. Irek dostał oczywiście od razu propozycję i tę kopię wykonał i mało tego, że zrobił świetną kopię, to jeszcze zagrał, wcielił się w rolę El Greca. Więc zobaczą Państwo właśnie naszego Matejkę, ale w innej opoce i w innym wcieleniu właśnie w tym filmie. Więc my się tak właściwie zaplatamy troszkę jak warkocz, dlatego że dzięki Izie, jedno z ostatnich spotkań Izy to była Akademia Skolimowska, prawda? W sobotę otworzyła Akademię Skolimowską, dlatego że pani Hania Maziarska nie mogła dojechać. Ja sobie myślę, że my wszyscy, którzy się skoncentrowaliśmy wokół Izy, byliśmy stałymi wybywalcami jej mieszkania na Żoliborzu. My właściwie jesteśmy taką Akademią Izy Galickiej, dlatego że ja się czuję absolutnie jej wychowanką. Dostałam od niej nieprawdopodobną wiedzę. Gdyby Iza mogła podpisać tytuł magistra, to jestem pewna, żebym obroniła ten tytuł magistra. I myślę, że większość z Państwa czuje to samo. Po prostu my czerpaliśmy ogromnie, ogromnie dużo. To, co Anna Ferenc napisała na naszej grupie na WhatsAppie, właściwie nie wiadomo, kto z tego wszystkiego czerpał bardziej i kto... Ania, jesteś? I kto bardziej Izy potrzebował, rozmawiałyśmy o tym i chyba mieliśmy takie poczucie w którymś momencie, że my przede wszystkim my potrzebujemy Izy. Ania teraz. Ania. Oprócz tego, że miałam wielkie szczęście spotykać Izę tutaj w towarzystwie wszystkich nas, którzy tu są, to jeszcze miałam dodatkowy bonus, bo byłyśmy sąsiadkami na działce. Więc latem się widywałyśmy, a ostatniego lata przeżyłam zupełnie niezwykłą podróż z Izą i z Martą, która tu jest też, kiedy chciałam pokazać Izie różne takie kościółki, które tam bliżej mojej działki są i okazało się, że wszystkie te kościółki Iza opisywała 50 lat wcześniej i po prostu, czy w kościół w Dobrzykowie, gdzie od razu opowiedziała o figurach świętych, potem w Troszynie Polskim, kościółek świętego Leonarda, jeden z najstarszych na Mazowszu z 1636 roku. Nawet się nauczyłam tego. I Iza, będąc w tym miejscu 50 lat później, potrafiła pięknie mówić o różnych detalach, które tam były. Zapytała
kościelnego chyba, a na tej belce taki napis. Patrzymy, rzeczywiście taki napis. To po prostu było niesamowite. A Kasiu, pomyliłaś, ja wpisałam, że Iza odeszła w niezwykły dzień, bo we wszystkich świętych, czyli w taki dzień, gdzie ona mogła tych wszystkich świętych spotkać. Tych świętych, których wizerunki opisywała i ocalała i chroniła przed zapomnieniem w czasie całego swojego życia. Także myślę, że to jest w ogóle jakiś niesamowity, chyba nie przypadek, bo Iza też, jak wiecie, nie uznawała przypadków. Także tyle. I no, podpisuję się pod wszystkimi tutaj poprzedniczkami, nie będę powtarzać tego. Też chyba nie mogę uwierzyć, nawet dzisiaj myślę, że takie... No nie wiem, ile czasu nam zajmie, że fizycznie jej nie ma, bo myślę, że duchowo będzie zawsze i po prostu nie... A, i my też chyba po prostu będzie w nas. Jeśli wolno mi powiedzieć coś jako outsider od tej sytuacji, bo poznałam panią Izę tu w klubie i dziwna rzecz się zawsze działa, że ilekroć pani Iza przychodziła, nie mogłem oderwać wzroku od tej osoby. Ona po prostu miała coś przyciągającego. Teraz jak słyszę was wszystkich mówiących, to wzruszenie ogarnia, bo człowiek nagle realizuje, że i dowiaduje się, że jest to niezwykła osoba, która była w cieniu, w pokorze swojej ogromnej wiedzy, możliwości tego wszystkiego, co mogła dawać wam po kolei. Z czego jestem bardzo zazdrosny i będę musiał czytać wasze książki, oglądać wasze filmy, żeby nadgonić to wszystko, co wy już wiecie. Natomiast myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, która jest warta może zasugerowania. Otóż ta postać, gromadząc tak liczną, wspaniałą grupę ludzi pamiętających panią Izę, może stworzymy grupę ludzi, którzy będą kontynuować tą samą działalność, co pani Iza, w jakiejś formie, która będzie służyła Polsce. Ja to Izę poznałam w zeszłym roku i przez moją mamę mam jakby zaszczyt poznawać wiele bardzo ważnych osób, za to jestem bardzo wdzięczna, ale rzadko się spotyka kogoś, który po prostu urzeka. I nieważne, że ja mam tylko 20 lat, jakby dla mnie Iza była tak samo magiczną osobą i mimo tego, że znam ją bardzo krótko, to jestem bardzo wdzięczna za to, że przez te ostatnie miesiące z mamą bardzo często bywałyśmy w jej mieszkaniu na Żoliborzu i myślę, że te rozmowy i te chwile to jest coś, co będę pamiętać do końca życia i że Iza zdecydowanie też będę pamiętać do końca życia. I różnicy wieku w ogóle nie było słychać. Nie, ja się świetnie z nią dogadywałam, naprawdę. Nie ma znaczenia. Różnica wieku w przypadku Izy w ogóle nie ma znaczenia. Chcesz coś powiedzieć, Ira? Ostatnie słowo, bo chciałam jeszcze dopowiedzieć do Ani Ferenc, gdzie jest Ania? A, tutaj jesteś właśnie, bo Iza nie tylko inwentaryzowała te kościoły, w ogóle jest strasznie ciekawa historia, w jaki sposób ona to robiła, dlatego że to były 50. lata, Polska była bardzo zniszczona, w Polsce miał miejsce jedyny zaplanowany przed wybuchem wojny rabunek dzieł sztuki. Bardzo dużo obrazów, rzeźb zostało po prostu skradzionych, dużo rzeczy zostało spalonych. I zadaniem właśnie Izy było zinwentaryzowanie naszego dziedzictwa i tego sakralnego i świeckiego. I Iza podróżowała od kościółka do kościółka, czyli od wsi do wsi, też w małych miastach. I ten komfort pracy no, był zupełnie inny od tego, który już my znamy. Znaczy, po całym dniu pracy Iza spała na podłodze w chłopskim jakiejś chałupie, ponieważ nie było tam więcej łóżek. I to było dla niej zupełnie normalne, że w takich warunkach, czasami w stodole na sianie, i w takich warunkach z Hanką Sygietyńską naprawdę przemierzyły setki kilometrów i zinwentaryzowały kościoły w Polsce. I Iza miała niezwykłą pamięć do każdego detalu architektonicznego. No rzeczywiście po 20, nawet 30 latach nieobecności w jakimś kościele potrafiła odtworzyć
rozmaite detale, wskazać, gdzie one są, czym one się charakteryzują. Ja pamiętam sama, że zadzwoniła do mnie, nie wiem, to było z 6 lat temu, i zadzwoniła do mnie mówiąc tak: droga Magdo, słyszałam, że wybierasz się do kościółka w Porębie. Bardzo cię proszę, wejdziesz prosto i po prawej stronie powinna stać Matka Boska Karmiąca. Powiedz mi, czy ona jest dobrze zabezpieczona. Więc ona jeszcze do końca, prawda, czuła się tak odpowiedzialna za te wszystkie skarby, które poodkrywała, i po prostu bardzo troszczyła się o nie. Ja myślę, że ona po prostu miała w sobie coś niezwykłego, że miała w sobie niezwykły magnetyzm, że te wszystkie wieczory i te rozmowy, które były zawsze naprawdę wesołe, bo ona miała, kiedyś to się mówiło, szwung na życie. Znaczy ona lubiła życie. No po prostu będziemy to wszyscy pamiętać. I teraz, jeśli zastanawiamy się teraz, co ma się stać dalej, to wydaje mi się, że dla Izy bardzo ważni byli młodzi ludzie. To nie jest przypadek, że tutaj się zgadzamy wszyscy, że nie czuliśmy tej różnicy wieku. Nie tylko ty, Zosiu, wiesz, ja jestem już trochę starsza, ale też nie czułam tej różnicy. Więc Iza po prostu uważała, że naszą przyszłością jest młodzież, że powinniśmy kształtować postawy tej młodzieży. I tak mi się wydaje, że dobrze byłoby, gdyby ta działalność, taka nasza, wspólna, wszystkich tych, którzy ją znali i kochali, żeby była nakierunkowana właśnie na kształcenie młodzieży. Tak mi się wydaje. No to młody artysta. Boże Antoni. Mogę coś powiedzieć, no że dzięki Izie jestem teraz cały czas z tą dziewczyną, bo rozstaliśmy się. Iza pomogła mi, tak, Iza doskonale rozumiała kobiety, nawet z Tajlandii, i właśnie dzięki niej wciąż jestem w związku. No i właśnie moja dziewczyna jest pianistką, pani Iza również grała na fortepianie, co prawda przerwała to ze względu na rękę, miała kiedyś wypadek, opowiadała o nim. No ale pamięta wszystko, pamięta jak się gra, często jej puszczałem właśnie koncerty Tan, bo Tan mi wysyła swoje nagrania. No i komentowała, co by poprawiła, co dobrze, co niedobrze. No faktycznie, pani za bardzo rozumiała młodych ludzi. Umiała podpowiadać, gdzie warto uderzyć, którą drogą warto iść. No dzięki pani Izie poznałem też mnóstwo fajnych ludzi, jak Wacek, który jest tutaj gdzieś na sali, jak Kasia, jak wszyscy tutaj właściwie, którzy tutaj stoją. Wacek, tak. No jestem teraz troszeczkę, bo wróciłem z Konstancina i właściwie nie wiedziałem, że tutaj jest to spotkanie. Nie przygotowałem się w ogóle, żeby coś powiedzieć, ale no, mogłem z nią spokojnie też rozmawiać na temat śmierci, bo właściwie no, był to temat, o którym ona mówiła z uśmiechem, i wiem, że no, tej śmierci się nie bała. Znaczy, tak mi się wydaje, ja to tak odbierałem, że wcale jej się nie bała, że właściwie każdy z nas w pewnym momencie zwróci ciało i po prostu zamieszka gdzieś tam u góry i się spotkamy w przyszłości, że to jest tylko takie tymczasowe tutaj bycie. Tak, tak. Tak, i właśnie na takie tematy. Tak. Ale to, że się zdecydowała na operację, było też dowodem jej heroizmu i wielkiej odwagi. Powiedz, Jerego, widziałeś ostatni ze mną, że była pewna nadziei. Tak, tak, właśnie dzięki koledze byłem we wtorek. Bardzo się cieszę, że byłem tam we wtorek przy niej. No i faktycznie, no. Była taka jak zawsze, uśmiechnięta właściwie. Nic nie wskazywało na to, że Iza odejdzie. Znaczy, ja byłem pewien, że po tym miesiącu, po tygodniu, bo miała być na intensywnej terapii, potem miała miesiąc jeszcze być w szpitalu, że po tym czasie się spotkamy i właściwie namaluję jej obiecany portret. Niestety nie dotrzymałem słowa. Żałuję, że nie podjąłem tego wcześniej, że się tego nie udało zrealizować, ale przypatrzyłem się, bo akurat rozmawialiśmy, mieliśmy blisko siebie oczy i patrzyłem na kolor oczu, na dłonie. Postaram się to w miarę możliwości z wyobraźni odtworzyć. No ale pamiętam ją jako osobę taką, no nawet w dniu operacji, no, jako człowiek szczęśliwy i właściwie
no, bardzo głęboko uduchowiony i... No. Może jeszcze Marta Łama, czy powiedziała? Marta. Wszystko zostało powiedziane chyba. Marta, jak najbardziej. No właśnie, już naprawdę wszystko zostało powiedziane. Ja chciałam podziękować Ani Rostockiej, która mnie poznała z Izą, bo to ona nas zbliżyła kiedyś, kiedy żeśmy przyszły do Izy. No i tak już właściwie z Izą zostałam, że się coś zaiskrzyło i tak jak wszyscy mówili, Iza miała w sobie tyle ciepła i w ogóle nie było widać tej różnicy wieku, więc to była taka kumpela. Właściwie ona miała więcej energii niż my wszyscy razem wzięci. No i taka zostanie w naszej pamięci. Myślę, że będziemy ją długo pamiętać. Była bardzo mądrą kobietą. Pozwolisz jeszcze? To spróbuję krótko. Izy czas się rzeczywiście nie trzymał zupełnie. Ona była poza czasem. XIX wiek, XXI, wszystko to się u niej spotykało. I opowiadała taką anegdotę, którą kochałem. Ona jako to skała łaska, niczym z piosenki Wysockiego. Kiedyś tam jeden z kolegów się połamał, trafili z powrotem do Warszawy i poszli zapytać, jak się czuje. XIX-wieczna babcia w koronkach, hrabina Dębicka otwiera im drzwi, mówi, że musi sprawdzić, czy się jak młody człowiek funkcjonuje, czy przyjmie całe towarzystwo. Po czym ta hrabina w koronkach, w tiulach wraca do młodych państwa i mówi: Henio kazał przekazać, że czuje się chujowisieńko, ale dziękuję za wizytę. To było jej poczucie humoru, ale to była też wielka prawda. No, Izo, ja się też czuję chujowisieńko po tym, co mi zrobiłaś. Nie tak, żeśmy się umawiali podczas naszego ostatniego spotkania. Ale ona była rzeczywiście Roninem. Ona była tą skałaską z piosenki Wysockiego. Pograni bardzo wyraźnie, bardzo jednoznacznie. Jak ktoś się sprawdził, to na tej jednej linii potrafił wisieć bardzo długo, cokolwiek się działo. To były też często bardzo takie konkretne, twarde rozmowy, w których nie było ani krzty kłamstwa, ale też wielka przyjaźń. Antoni Macierewicz w Polskim Radiu 24 powiedział, że zawodowo to ona inwentaryzowała dzieła sztuki. Ale być może najlepszą myślą, jaką zaprezentował, to było, że ona inwentaryzowała ludzi. Czego tu jesteśmy przykładem? Jeżeli mówimy tyle, od kiedy się Iza zaczęła, Iza to żoliborzanka, która jeździła do Warszawy z Żoliborza, to dla mnie była Iza od zawsze. Nie pamiętam, od kiedy się zaczęło. Ale być może Iza, tak jak wszyscy wielcy ludzie, chociaż była zupełnie normalna, co dzisiaj jest wyjątkowe, zupełnie miała nam coś wszystkim do powiedzenia. Wielcy ludzie są całe księgi ostatnich słów. To pierwsze to, że ona rzeczywiście bardzo kochała życie w każdym jego przejawie. A drugie to, co wspaniałego zrobiła na tym Ojomie, wybudziwszy się z anestezjologii. Zaczęła śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła. Jeżeli mamy jakieś przesłanie, jeżeli mamy coś od niej dla nas danych, to sądzę właśnie, że to. Tu w klubie Ronina i szerzej. Troszkę to rozwinęła 23 grudnia, jak to dzisiaj sprawdziłem, zeszłego roku w specjalnym wydaniu mojej audycji. Pomijcie sobie państwo prowadzącego i posłuchajcie wyłącznie Izy. Kiedy rozmawialiśmy w przeddzień Wigilii, co jest takiego niezwykłego w byciu Polakiem? Dlaczego warto? Dlaczego to nas w pozytywny sposób wyróżnia? I może nawet data jej przejścia jest znacząca. Może zrozumiałem dzięki temu, że właśnie te święta, które widać z satelity w Polsce, stanowią kwintesencję polskości i są najważniejsze dla nas. Wszystkich świętych i Dzień Zadusznych. I ostatnie zdanie, które z pewnością z mojego bezpośredniego spotkania
w przeddzień, gdy powiedziała, że nie potrzebuje, żebyśmy zdobyli kolejny mandat od Policji Państwowej za nasze nocne jazdy, tylko mówiła mi coś ważnego, konkretnego. W zasadzie wiedzieliśmy. Tak, wiedzieliśmy, że jak się to skończy. Ale czekała bardzo na swoją rodzinę. I ona po prostu mówiła, że ich bardzo kochała. Więc te trzy elementy, te trzy ostatnie głosy przede mną dokładnie to podsumowują. Ta sobotnia obecność w Skolimowie, który stworzyła z panią Anią Maziarską, te głosy pani Zofii, twoi, to i to jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, oraz miłość dla rodziny, to było jej przesłanie. Jeszcze tylko jedno zdanie. Zostałyśmy szybko wyrwane z Kasią Kowalską. To także nawet głównie Kasia, ja na doczepkę, przez panią Monikę Małkowską do szybkiego takiej szybkiej rozmowy, która jutro będzie w Radio 24, bardzo późno, o 11:30 bodajże. Ale potem na podcaście będzie gdzieś. Tak, potem będzie. Także. Na stronie Polskiego Radia będzie się wstępnie. Było tak szybko, że człowiek się mało przygotował, no ale kochamy Izę. Ale to nie ostatnia audycja, dlatego że w Radiu dla Ciebie będzie w sobotę o 21:00 jeszcze jedna audycja właśnie poświęcona Izie Galickiej. Ja to muszę przerwać, bo klub nie jest z gumy i profesor Zybertowicz czeka. Przegląd tygodnia nas minął, może to dobrze, chociaż ja go sobie przełożę na za tydzień, bo kilka rzeczy było niesłychanie istotnych. Dla Izy też, ale ona teraz już będzie miała większy dystans. Przerywam to także dlatego, że tak moglibyśmy stać i opowiadać parę miesięcy, to w takim razie trzeba to przekuć na zadanie i zobowiązanie. Spotkajmy się tu następnym razem. Mniej więcej wiadomo kiedy, bo pierwsze terminy wolne są w styczniu. I nie tylko opowiemy, co czujemy, jeśli chodzi o Izę, ale też trzeba się zobowiązać do zrobienia czegoś. I to przez ten czas musimy to zrealizować. Ja bym chciał dwa zakończenia zapowiedzieć. Tak sobie myślę, że złamię ten porządek, który mi tu Majka proponowała. A Majka powie wierszyk, a Kasia odczyta fantastyczny i krótki testament Izy. Ale najpierw Majka. Ale może wszyscy już by usiedli. Nie. Bo wszystkich bolą nogi. Nie, to nie szkodzi. Trzy minuty. Jak ktoś padnie, to... Szybko sobie napisałam długopisem. Ale to nie jest twój wiersz. To jest wiersz. Nie, nie. Iza go lubiła, ja nie bardzo. Ale pomyślałam sobie, że czegoś nie rozumiałam widocznie. Może wszyscy w ogóle nie rozumiemy, bo to jest wiersz zawsze obowiązkowy przy śmierci, ale myślę, że miała rację, że on jest piękny. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko to, co nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna, jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy. Kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego, nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście przychodzi jednocześnie, jak patos i humor, jak dwie namiętności, wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak drozd milkną w lipcu, jak dźwięk
trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon. Żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy. Chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć. Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz na zawsze. A będziesz tak jak delfin, łagodny i mocny. Śpieszmy się kochać, ludzi tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości. Czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą? Dostałam od Izy przesłanie, o które poprosiłam. No już krótko przed śmiercią dostałam je w czwartek, tydzień przed odejściem Izy. I brzmi ono tak. Prosiłaś mnie, Kasiu, o kilka słów, które nazwałaś przesłaniem. Nie jest to łatwe zadanie, ale spróbuję. Na początek pokochać, a przynajmniej polubić ludzi, z sobą włącznie. Słuchać ich uważnie i próbować zrozumieć. Pojąć, że w każdym jest coś wartościowego i dobrego. Więc wierzyć w dobro i nawet w złu odnajdywać jego cząstki. Trzymać się zasady. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Nauczyć się wybaczać i zapominać, co złe. Pamiętać, co dobre. Wyzbyć się pamiętliwości. Lubić, a nawet kochać dzieci i zwierzęta. Dużo się uśmiechać. Nawet do nieznajomych. Wiedzieć, że przypadki są tylko w gramatyce i próbować zrozumieć znaki. Cieszyć się nawet z drobiazgów, być ufnym, mieć zawsze nadzieję. I reszta jest już łatwiejsza. Moje życie było długie, ciekawe i szczęśliwe. Odejdę w poczuciu spełnienia i pogodzenia. Wszystkim moim cudownym przyjaciołom i bliskim dziękuję za wszystko i przytulam. Iza. Nikogo nie znałem, kto by miał taką radość życia i kto by tak się tą radością dzielił. Mam nadzieję, że Państwo trochę tej radości dostali. I jak się ta radość będzie kończyła, to się spotkamy z Izą wszyscy razem po raz drugi. Bardzo wszystkim dziękuję.